Ktoś powie, nie pijesz tego psychodelicznego, trującego narkotyku, to co ty robisz w tych pubach? Po co tam chodzisz? Co ja robię w tych pubach? Spijam sodę with lime juice, czyli woda mineralna z sokiem lemonkowym i zagryzam sobie na przykład peanuts, jak mam ochotę. Jeżeli pub dysponuje bardzo dobrej jakości kawą, piję sobie kawę. Traktuję pub jak kawiarnię albo saturator ze schłodzoną wodą. Zaraz zrobię wejście. Jak tutaj w ogóle wygląda wjazd? Wjazd jest też nieziemski, tak jakby starego młyna. Droga z kamienia. Przepięknie. Więc oczywiście musieliśmy tutaj wrócić. Stary młyn. Pub zrobiony z młynu. Z młyna. Tutaj pierwsze koło. Jest koło zębate. Jest napędzane przez tamto koło, które jest kołem wodnym. Teraz tutaj jest mechanizm, który był załączany. I ten mechanizm napędzał cały młyn. Tutaj jest waga na mąkę. Przeniemożliwa rzecz. Absolutnie przeniemożliwa rzecz. Jest niesamowicie oryginalna podłoga z cegieł. Jest niesamowite, że coś takiego w ogóle funkcjonuje gdziekolwiek. Tutaj wszystkie przekładnie. Tutaj powinna być szklana podłoga, ale jest zachodzona. Tutaj leje się woda pięknie. Napędza to koło. Za to koło. To jest podłączone do koła zębatego. I tak, to śmiga. Teraz, gdyby coś do tego podłączyć, można by było zrobić z tego elektrownię. Przekładnie i tak dalej. Ale cóż, tak to jest, piękny pub. Idziemy wziąć jakieś szandli. Niesamowita miejscowa, absolutnie niesamowita. Woda nie jest dzisiaj zbyt czysta. Kaczki, żebraczki. Pogoda jest w kratkę. Jedziemy na plażę nad jezioro. Niedaleko tutaj jest. Być może kupimy dzisiaj wołowinę. Super organik, niekarmioną niczym oprócz trawy. Takiego kolesia, który ma 250 akrów farmy. Tam książę na tamten czas i Kamila, książę Karol i Kamila przyjeżdżali do niego z wizyty w tym. W każdym razie możliwe, że tam skończymy. Ale na ten moment może jakąś kawę albo jakieś po prostu mineralne z sokiem. Tutaj sale do wynajęcia ogólnie. Przepiękne, z widokiem na rzekę i na kaczki. Zapach starego drewna, takiego naprawdę starego drewna. Bar zrobiony nieziemsko. Po prostu masterpiece. Ten pub wygląda bardziej jak jakiś muzeum, zabytek. Zabytek to jest na pewno, ale bardziej muzeum niż pub. Jeszcze wyżej można wejść. Art gallery. Aha, art gallery.
do sprzedania obrazy. Bardzo dobry pomysł. Dech od odzysku. Jak słoneczko świeci, wygląda to tak. Bardzo pomysłowe pomysły. Sam pub główny. Wyjście na zewnątrz. Tak. Zdecydowanie sobie tutaj usiądziemy. Więc siadamy sobie w spokojnym, ustronnym miejscu. O tak. To jest piękny znak. Bardzo pozytywny. Tam jeszcze jest następny spad wodny. Cudownie. Jest ciepło, jest cudownie, jest przepięknie. Taki urlop, taki urlop. Kocham. Teraz początek od końca, czyli wejście. Wejście jest tutaj naprawdę też, jest tu bardzo płytko, ale wejście jest też spektakularne. To jest stary bunkier. Nie wiem, do czego służył. Chodzi mi o wejście, o wjazd, sam wjazd. To brukówka. W nocy musi być tutaj naprawdę też spektakularnie. Wszystkie te latarnie się świecą. Rzeka płynie, drugi kanał z tamtej strony, jeden kanał z tej strony. Trawka częściowo przykoszona. Piękne paski, hajter albo coś w tym stylu. Niebezpieczne deep water. Gdy się wjeżdża do tego pubu, wjeżdża się tędy. Wjazd na koniec. A tutaj już na koniec, jak ten młyn pub wygląda z tej strony.